Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Ziół dla Zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bólach głowy. Bóle głowy to coś, co dotyka nasze społeczeństwo dość powszechnie. Częściej chorują na nie panie, rzadziej mężczyźni i można podzielić bóle głowy na dwie grupy. Pierwsza to bóle wtórne, czyli bóle, które są konsekwencją jakichś chorób ogólnoustrojowych, na przykład nadciśnienia. Drugi rodzaj bólów głowy to bóle pierwotne, czyli takie, które medycyna akademicka określa jako bez przyczyny, nie mające swej widomej przyczyny. Już na etapie podziału tych bólów następują kontrowersje pomiędzy lekarzami, którzy zajmują się medycyną naturalną i powiedzmy neurologami. Dlatego, że patrząc na to pod względem holistycznym, czyli patrząc na pacjenta całościowo, możemy odkryć, że wiele bólów pierwotnych, czyli nie mających swojej przyczyny wedle medycyny akademickiej, jednak znajduje swoje uzasadnienie w zaburzeniach funkcji organizmu. Ale wracając do podziału na bóle głowy. Bóle głowy dzielimy na trzy podstawowe grupy. Pierwsza to bóle migrenowe, to takie, które występują z aurą, czyli czymś takim, co pacjenci określają jako migające światło, przelatające muszka. To się nazywa mroczek, ta muszka, a to, co pacjenci migraną czują, to się nazywa aura. O ile bóle migrenowe to bóle połowicze, tak druga grupa bólów głowy, czyli bóle napięciowe, to bóle obustronne, zwykle zlokalizowane w obrębie skroniowo-ciemieniowym. Te bóle są nasilane przez stres. Pacjenci tak to zwykle odczuwają. Trzecia grupa bólów głowy to bóle głowy trójdzielno-autonomiczne. Te bóle głowy mają charakter troszkę inny, mianowicie występuje u nich wrażenie pieczenia. Pacjenci mówią o pieczeniu, mówią o porażeniu prądem. Są one prawie zawsze połowicze. Często nasilają się one przy zmianach pogody, przy przeciągach. To jest najczęstsza przyczyna i prowokacja bólów neuralgicznych. Leczenie bólów głowy to przede wszystkim unikanie czynników, które prowokują te bóle głowy. I tak, w przypadku bólów napięciowych prowokującym jest stres. Najczęściej. W przypadku migrenowych bólów głowy często niektóre pokarmy. To pacjenci sami doskonale wiedzą, które, ale takie na przykład jak czekolada. Czekolada bardzo często niestety nasila migrenowe bóle głowy. Jeżeli chodzi o te bóle związane z nerwem trójdzielnym, no tu pacjenci bardzo źle tolerują zmiany temperatury, przeciągi, zimno. To jest taki główny czynnik. Często ci pacjenci chodzą wręcz obwiązani szalikami, bo tak długo cierpią. W leczeniu bólów głowy stosuje się oczywiście leki. Jakie to są leki? No przede wszystkim przeciwbólowe. Podstawowe środki to Państwo pewnie znacie, paracetamol, pyralgina, bądź też bardziej skomplikowane. Ale czasami w takich zaawansowanych bólach głowy stosuje się leki przeciwdepresyjne, czasami tryptany, leki przeciwpadaczkowe. To wszystko oczywiście ma swoje miejsce. Od niedawna zauważyliśmy, że coraz częściej stosuje się elektro- i magnetostymulację układu nerwowego. Zwykle jest to metoda mało dostępna, aparatura jest dość droga. Dziwi nas, dlaczego stymulację układu nerwowego wykonuje się tak skomplikowanymi metodami, skoro od tysięcy lat znamy metody stymulacji układu nerwowego poprzez akupunkturę, refleksoterapię, medycynę manualną. Dlaczego wykorzystuje się tak skomplikowane metody, skoro można prostymi, znanymi i znakomicie sprawdzonymi metodami i tanimi można je zastosować u naszych pacjentów. Metody stymulacji układu nerwowego to bardzo dobry kierunek ruchu. My stosujemy te metody od bardzo dawna. Jest nimi refleksoterapia, akupunktura, terapia manualna. To wszystko bardzo dobre, bezpieczne metody i co warto wiedzieć, łatwe w wykonaniu. Często nasi pacjenci, którzy nas trafiają, na przykład z osobą pomagającą, mogą być wyszkoleni w takiej technice, bo zabieg manualny, który się odbywa u nas, jest często również potem kontynuowany, te techniki miękkie są kontynuowane w warunkach domowych. My po prostu uczymy osobę pomagającą, na przykład jeżeli to jest mąż, to osobą pomagającą najczęściej jest żona, bądź też w drugą stronę, i uczymy tych technik. Są naprawdę bardzo bezpieczne i są bardzo łatwe w wykonaniu i niezwykle skuteczne. Metody manualne, o których wspomnieliśmy poprzednio, to bardzo ważny element terapii, ale w trakcie naszej praktyki odkryliśmy jedną ciekawą zależność, otóż okazuje się, że bóle głowy w dużym stopniu zależą również od zaburzonej funkcji przewodu pokarmowego. Wprowadzając do terapii produkty, które mają za zadanie poprawić trawienie, uzyskujemy znakomite efekty. Mamy taki lek ziołowy w kroplach, który standardowo zalecają pacjentom z bólami głowy, i jeżeli są to bóle głowy, które mają jakieś podłoże trawienne, a naprawdę, wierzcie mi Państwo, bardzo wiele bólów głowy ma takie podłoże, po 4–6 tygodniach terapii pacjenci widzą ten efekt pozytywny. Bóle są rzadsze, bóle występują w mniejszym nasileniu. To naprawdę działa. Tym lekiem ziołowym, o którym wspominałem, łączy się ciekawa historia. Otóż sami nie mieliśmy świadomości tego, że tak świetnie działa te krople ziołowe, aż pewnego razu moja koleżanka, która jest psychiatrą, przyszła do mnie i powiedziała mi, żebym przyniósł po prostu 2 opakowania tego preparatu. Ja jej wtedy powiedziałem: Małgosiu, zauważyłem bardzo ciekawą właściwość. Otóż te krople, które prosi Twoja mama, bardzo dobrze działają na bóle głowy. A ona powiedziała: no tak, moja mama właśnie to bierze na bóle głowy. I tak też czasami, jak to w fitoterapii bywa, leczymy jedno, poprawia się coś innego. I to jest bardzo fajne w leczeniu ziołami, ale pamiętajcie Państwo, że będę leczyć ziołami bezpiecznymi, o sprawdzonej skuteczności i sprawdzonym bezpieczeństwie. Kończąc ten materiał, chciałem jednak przestrzec przed jedną rzeczą. Bóle głowy mogą być przyczyną, może być przyczyna banalna tych bólów głowy, ale może być bardzo poważne, mogą być objawem bardzo poważnej choroby. Dlatego my nie zniechęcamy do pójścia do lekarza, wręcz przeciwnie. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy się udać do lekarza i spytać. Lekarz jest od tego, żeby zdiagnozować i leczyć, i on sobie powinien z tym poradzić. Kończąc, jak zwykle zachęcam Państwa do polubienia nas na Facebooku. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to prosimy o nadsyłanie tychże pytań drogą poczty elektronicznej na adres, który właśnie pokazuje się na Państwa ekranie, i do usłyszenia.